W tygodniku w sieci wraca sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Mówi profesor Kamil Zaradkiewicz, szef zespołu orzecznictwa i studiów, swoistego mózgu Trybunału, mózgu, który oceniał werdykty wydawane przez Trybunał, wskazywał na ewentualne niekonsekwencje, problemy prawne. Profesor Zaradkiewicz pracuje w Trybunale od 15 lat, a teraz jest, uwaga, wyrzucany z pracy. Za co? Za to, że ma inny pogląd prawny na to, co się dzieje, za to, że mówi, że nie wszystkie orzeczenia Trybunału są ostateczne, że Parlament ma prawo regulować tryb pracy Trybunału, że sędziowie przekraczają granicę dzielącą bezstronność od polityki. Wstrząsający wywiad o kulisach, także o tym, jak traktowano w Trybunale Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jaka jest atmosfera. Atmosfera zastraszania, atmosfera strachu. Lektura obowiązkowa. Dla wszystkich, którzy interesują się tą najważniejszą sprawą życia publicznego współczesnej Polski. A proszę Państwa, interesować się trzeba, bo jak sam mówi profesor Zaradkiewicz, stawka tego starcia jest naprawdę wysoka. To temat numer jeden. Oprócz tego, materiał śledczy Marka Pyzy i Marcina Wikły o tym, jak pewna spółka Skarbu Państwa wybudowała bardzo drogą siedzibę wraz z apartamentami. I jak to się stało, że te apartamenty już nie należą do tej spółki i kto na tym zarobił naprawdę duże pieniądze i kto tam mieszka? Ciekawy materiał śledczy, pokazujący w jakiejś mierze istotę poprzedniej władzy. Maciej Pawlicki z kolei ocenia prezydencki projekt pomocy frankowiczom, czyli zadłużonym w walutach obcych. Projekt skomplikowany, zagmatwany, niewielu rozumie o co chodzi. Maciej Pawlicki który od lat walczy o tę sprawę, tłumaczy i odpowiada na pytanie, czy to jest projekt sensowny, czy coś z tego może być, czy to jest niestety zwycięstwo lobby bankowego. A warto wiedzieć, że właśnie w tych dniach Rzecznik Finansowy, czyli polski urząd, oficjalnie orzekł, że kredyty frankowe były bezprawne. Co z tego wynika? Czy jest szansa na sprawiedliwość dla setek tysięcy polskich rodzin, które są uwięzione w lokalach, zadłużonych dziś dwukrotnie więcej niż Wartość nieruchomości. W tygodniku także wywiad z Witoldem Gadowskim, naszym felietonistą, znanym dziennikarzem śledczym, człowiekiem bezkompromisowym, odważnym, a to w związku z książką, którą wydał Witold Gadowski, jak zwykle sporo ciekawych tez, bez ogródek, bez owijania w bawełnę. Proszę Państwa, w numerze także Centrum Zdrowia Dziecka, konflikt, który trwał kilkanaście dni, na szczęście, wydaje się, Zakończone. Jakie było tło tej sprawy? Czy jest nadzieja, że uda się uregulować problemy służby zdrowia? Czy rząd może tu coś zrobić? Czy po prostu trzeba wydać kolejne miliardy? A może jest tak, że to jest po prostu dziurawe wiadro i bez zmian systemowych, pakowanie kolejnych miliardów no, może być po prostu bezcelowe? O tym Dorota Łosiewicz. No i wreszcie sport. Euro 2016 Marcin Fiołek rozmawia ze znanym komentatorem sportowym Włodzimierzem Szaranowiczem. Czy telewizja polska wygra czołowe zderzenie z Polsatem? Które mecze Polaków na antenie TVP? Co sport ma wspólnego z moralnością i dlaczego jest doskonałym sposobem budowy wspólnoty narodowej? Doświadczony dziennikarz o mądrym spojrzeniu, Włodzimierz Szaranowicz, w rozmowie z Marcinem Fiołkiem. I na deser Krzysztof Fezet, niezwykle ceniony felietonista, o tak zwanych pogonionych, czyli gwiazdach głównego nurtu dziennikarstwa trzeciej RP, które na naszych oczach spadają z firmamentu, stają się mniejszymi gwiazdami. Co ważne, spadają po cichu, trochę jak na obrazie gdzieś tam ikar, a rolnik orze pole. Czy to znak Nowych Czasów? Co z tego wynika, czy to jakieś poważniejsze zjawisko. Krzysztof Fezet, to warto przeczytać. Oprócz tego Mazurek Zaleski, a więc najlepiej poinformowana rubryka, lekka rubryka w polskich mediach. Oni wiedzą, co w trawie piszczy, zanim inni o tym pomyślą. Tygodnik w sieci, jak zwykle, jest co czytać. Bądźcie Państwo z nami, wspierajcie dobre media. Do zobaczenia na łamach.